W 2020 roku, kiedy wybuchła pandemia, wyszliśmy do Was z propozycją filmów z muzeum. Na początku miało być to jedynie krótkie pokazanie muzeum od środka. Współpraca z Łukaszem pociągnęła ten projekt o wiele dalej. Tak zaczęły się właśnie wspomniane lekcje historii. No i wpadliśmy na kolejny pomysł. Warto by było uczcić kolejną rocznicę walk o Kołobrzeg. Przede wszystkim, tak jak zajrzeliśmy do wnętrza muzeum i zaczęliśmy przyglądać się drobnym rzeczom, często pomijanym na wystawie w magazynie, tak samo spojrzeliśmy w głąb walk o miasto. Niby temat znany w Polsce, wręcz powiedzielibyśmy bardzo popularny, zwłaszcza w ostatnim czasie w środowisku pasjonatów, rekonstruktorów, ale im głębiej zaczęliśmy wchodzić w niektóre zagadnienia, tym okazało się, że jeszcze wiele rzeczy jest do odkrycia. Przede wszystkim spojrzeliśmy na tą bitwę troszkę inaczej niż do tej pory robiono. To jest edukacja na czas pandemii. Musimy pamiętać, że w tych trudnych czasach znaleźliśmy, wydaje mi się, klucz do tego, żeby dotrzeć do Was, żeby móc wspólnie zastanowić się nad tym, jak walka sprzed 76 lat się toczyła i co ona tak naprawdę nam dała. No bo to jest bez wątpienia fundament polskiego Kołobrzegu. No właśnie, z początku pierwszy pomysł, z jakim przyszedłem do Ciebie, był taki, żeby nagrać coś a la lekcji w miejscach, w których toczyła się walka o Kołobrzeg. Oczywiście za Twoją sprawą znowu ten projekt się rozwinął. Byliśmy w różnych miejscach, staraliśmy się, myślę, w dość nietuzinkowy sposób pokazać właśnie te miejsca i tą historię bitwy. Przede wszystkim, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak te lekcje mogłyby wyglądać, ja też nie spoglądałem na te walki czy na bitwę samodzielnie. Zrobiliśmy sobie taką burzę mózgów w pewnym gronie osób i związanych z muzeum, ale także ze stowarzyszeniami, które z nami współpracują. I okazało się, że wątków jest tyle i ciekawostek jest tyle, że ten szablon 6-7-minutowy, który już i tak zaczęliśmy w pewnym momencie przekraczać, on po prostu nie będzie mógł być wtłoczony, bo trzeba zrobić coś, co będzie zamykało pewne zagadnienia. No i tak narodziły się filmy kilkunastu, czasami ponad 20-minutowe, wzbogacone o części, których też w lekcjach nie ma, aczkolwiek to czerpiemy z tych doświadczeń, na pewno bardzo. Wzbogacone zostały między innymi o rekonstruktorów Stowarzyszenia REGA. To było też pewna nowość tutaj, myślę, na rynku kołobrzeskim. Tak, no koledzy z REGI współpracują z Muzeum Oręża i współpracują też przy różnych projektach, które robimy poza muzeum już od kilku lat. Absolutni profesjonaliści, ludzie, którzy mają swoje pomysły i to właśnie ta fuzja między z jednej strony nami jako muzealnikami, jako badaczami i odtwórcami historycznymi, ich spojrzenie często bardzo świeże sprawiło, że to po prostu ciekawie się ogląda, bo musimy pamiętać o tym, że ta trasa, która pozwoliła nam wykorzystać elementy rekonstrukcji historycznej do filmów edukacyjnych, to nie jest polski pomysł. To się pojawiło w BBC. Pamiętam, kiedy byłem dzieckiem i pierwszy raz widziałem filmy angielskie opowiadające o historii na przykład wojny domowej w dzisiejszej Wielkiej Brytanii. No to co mnie urzekło, to właśnie te elementy takiej historii ożywionej. My chcemy też się tym podzielić. Koledzy z REGI przygotowali się do tego świetnie. Stylizacje, które zobaczycie na ekranie, są odtworzone w oparciu o materiał źródłowy, także no, jest to rzeczywista wyprawa w przeszłość. Ta wyprawa w przeszłość z jednej strony pokazuje rekonstruktorów, z drugiej sięgamy do materiałów z rekonstrukcji historycznych, ale sięgamy też do bogatej kolekcji, bogatej, no niepublikowanej może wcześniej, nie pokazywanej szerokiemu gronu, zdjęć z Kołobrzegów w marcu 1945 roku. Dokładnie tak. No to jest kolekcja wybitna. Kolekcja Józefa Rybickiego, fotokronikarza 4. Dywizji Piechoty, która dokumentuje walki niemalże dzień po dniu. Wiele ujęć pojawiało się w publikacjach, ale to był taki szablon 10, 15, może 20 fotografii. My tych fotografii mamy ponad 300. Część z nich pokazuje znane nam sceny, ale z różnych punktów widzenia. To też jest bardzo ciekawe, bo jak zobaczycie choćby zaślubiny pułkowe 10. Pułku Piechoty, to ten poczet, który znamy z fotografii no, trzech panów stojących, czy trzech żołnierzy stojących ze sztandarem. My znamy jedno czy dwa ujęcia. Tutaj widzimy ich z każdej strony, widzimy jak oni szli
i jaką trasę pokonali, to jest po prostu żywy człowiek. Te zdjęcia Józefa Rybickiego to jest kapitalny materiał do pracy i badawczej, ale także takiej pracy źródłoznawczej, bo analizując te fotografie, oglądając je po setki razy, bo ja te zdjęcia oglądam od ponad 10 lat i za każdym razem znajduję coś na nich innego, chcemy się nimi podzielić, zwłaszcza, że to jest pierwszy obraz, można powiedzieć, już polskiego Kołobrzegu, bo Rybicki wykonywał fotografię zaraz po przejściu tych oddziałów, które toczyły walki na pierwszej linii, a więc można powiedzieć, że był on jeden z pierwszych fotografów kołobrzeskich, mimo że oczywiście kołobrzeżaninem nie był. Bój o Kołobrzeg był niewątpliwie ciężką przeprawą dla żołnierzy polskich, radzieckich. Dlatego też obraliśmy taką konwencję, że nie będzie to piękny, studyjny materiał, tylko wychodzimy w plener, tak? Niezależnie od warunków. Było często zimno, smagał wiatr, dokuczał wręcz wiatr, ale mimo to doświadczenia z nagrywania tej całej serii dość ciekawe. Dokładnie tak. No przede wszystkim podeszliśmy do zagadnienia w sposób taki problematyczny, a nie chronologiczny. To jest chyba największa zmiana w tych filmach. My pierwotnie, choć zakładaliśmy przecież, że będziemy opowiadali dzień po dniu, później okazało się, że pewne bloki są warte uwypuklenia. No i broń pancerna, i kobiety, oczywiście zaślubiny, tak, to musiało być. Kobiety w boju o Kołobrzeg, oczywiście polskie żołnierki. Więc to wymusiło na nas wyjście do miejsc, w których te zdarzenia, o których opowiadamy, rzeczywiście miały miejsce, czy rzeczywiście się działy. Dla Kołobrzeżan może to być zaskakujące, bo jeśli pójdziecie dzisiaj choćby do sklepu wielkopowierzchniowego przy Jedności Narodowej, będziecie mijali miejsca, w których naprawdę działo się bardzo dużo i przelewała się krew żołnierzy polskich. Dzisiaj oczywiście nikt tej martyrologii nie chce wyciągać aż nadto, ale będąc w tych punktach dajemy do myślenia. No chyba największym zaskoczeniem był Kościół Świętego Jerzego. No właśnie chciałem pytać o według ciebie na taki najciekawszy, najbardziej ulubiony odcinek, bo moim jest Kościół Świętego Jerzego. Miejsce, które zmieniło się kompletnie nie do poznania. Mało kto z Kołobrzeżan prawdopodobnie wie, gdzie on dokładnie się znajdował i byłby w stanie rozpoznać to miejsce na starych zdjęciach. A według ciebie taki najciekawszy odcinek? No, Kościół Świętego Jerzego lokalizacyjnie zdecydowanie najciekawszy, bo warto zadać sobie trud i odnaleźć miejsce, w którym ten budynek bardzo okazały zresztą stał. Dla mnie chyba najciekawszym pod względem takim badawczym czy narracyjnym był wątek polskich kobiet w boju o Kołobrzeg, bo my dzisiaj patrząc na bitwę widzimy oczywiście żołnierzy, mężczyzn, jak najbardziej było ich zdecydowanie więcej niż kobiet, ale polskie żołnierki zaznaczyły się bardzo, bardzo dobitnie. No mamy ulicę Emilii Gierczak, kim ona była, o tym też dowiecie się z filmów. Mamy jedyny w Europie pomnik sanitariuszki i też to jest pewna osobista historia, która właśnie wybrzmiewa w odcinkach, które zrealizowaliśmy. Więc pod tym względem kobiety chyba tak, no i oczywiście zaślubiny. Ja się przyznam, że dla mnie zawsze widok biało-czerwonej, która wchodzi w morskie fale, wywołuje, no nawet w tej chwili, jak o tym mówię, pewien dreszcz i to się chyba nigdy nie zmieni. Ja to przeżywam od kilku lat w Kołobrzegu i za każdym razem chwyta mnie za gardło, więc pod względem emocjonalnym zaślubiny z Bałtykiem, to w ogóle bez dwóch zdań. Natomiast pod względem tematycznym polskie kobiety w boju o Kołobrzeg, to jest to, co było też dla mnie największym wyzwaniem. W trakcie kolejnych odcinków rozprawiasz się też z pewnymi mitami powtarzanymi przez lata, no z ust do ust tak naprawdę, a które no nie miały odzwierciedlenia w historii. To prawda, no musimy pamiętać, że historia żyje i to, co my dzisiaj opowiadamy za 5, 10, 15 lat, może szybciej, może okazać się no wymagającym weryfikacji. Jako historyk nie mam wątpliwości co do tego, że my nigdy nie poznamy całości dziejów i nie ma takiej szansy. Przy boju o Kołobrzeg wbrew pozorom tych mitów, legend jest mnóstwo. Rzeczy, które wymagają dopowiedzenia również bardzo dużo. No pamiętajmy o tym, że część dokumentów cały czas nie została przekazana stronie polskiej. Tutaj mówię o materiałach rosyjskich. Chociaż jesteśmy, przyznam szczerze, coraz bliżej, żeby pchnąć troszkę tą historię do przodu, ale to wszystko w swoim czasie się wydarzy. Chcemy, żeby ta opowieść była jak najbardziej zgodna z faktami. Oczywiście nie jest to narracja lat 80., słynna książka Lojzego Srogi, wielkie dzieło, to nie ma o czym mówić, oparte o wspomnienia uczestników walk, była nam przydatna do niektórych elementów opowieści. Natomiast no, to nie jest materiał, który
czy jakby przez pryzmat, którego opowiadamy o Bojokorze dzisiaj. Zresztą to samo tyczy się materiałów niemieckich. Musimy pamiętać, że wszystkie te rzeczy, które czytacie, z którymi macie styczność, one są zawsze obarczone pewną granicą błędu. Tak samo zresztą jak to, co wam mówimy, bo o tym też warto przypomnieć. To nie jest absolut. To jest historia, którą chcemy poznawać jak najbardziej. Chcemy przedstawiać najnowszy stan badań. To jest najnowszy stan badań na poziomie roku 2021. Jak będzie za kilka lat, zobaczymy. No, obyśmy dowiedzieli się o bitwie jak najwięcej. Przyszliśmy może, bo tak będzie nazywać się cała seria. Mamy nadzieję, że to będzie początek serii mówiącej o losach powojennego Kołobrzegu. Pierwsze odcinki będziecie mogli oglądać już od 6 marca w serwisie ekg.pl, na stronach miasta, na stronach Muzeum Oręża Polskiego. Zapraszamy.